Oczywiście jest niedziela i jest film. Co nowego w hodowli? Ano nowego, zawsze tu się coś dzieje. Samiczkę mamy nową. Wykot się odbył. I no wszystkie są, ani jednego zdechlaka nie było. Także przyściutkie, młode, żyją. Bardzo ładne, bardzo szybko nabierają masy, piękne. Tak tylko przegrzebałem, nie liczyłem. Aczkolwiek no, coś z tego będzie. Przynajmniej tak się na to zanosi. Także tu mamy powiększanie rodziny. Tutaj podzieliłem te króliki, które były po 7, po 8 w jednej klatce, tak jak mówiłem, zgodnie z zapowiedzią, wszystko się odbyło. Tamte zostały przeniesione tam pojedynczo, zaraz tam podejdę. A tutaj mamy po 3, tu mamy 4. Tutaj tą samiczkę przeniosłem, ponieważ ta klatka jest chyba największa z tych wszystkich, ten boks. No powiedzmy, na pewno większy niż tamten na końcu, gdzie była. Tutaj też wszystko w porządku, młode rosną równe. Już niedługo nadają się do rozdzielenia, więc no, mamusia sobie odpocznie troszeczkę. I tu też podzielone po 4 sztuki i tu 4. No i tutaj czekamy na wykot. Samica tam prawdopodobnie złoży młode, bo taka dziurka jest. Aczkolwiek nigdy nie wiadomo. No, przykryła się trawą i ich się chłodzi. Chociaż dzisiaj tak jakoś ciepła nie ma. Bardziej bym powiedział, że jest chłodno. Stąd te młode też widać, że tak troszeczkę im jest im zimno. I tak chowają tam w dziurę. Ach, se śpi. Ich zajęcie w tej chwili to walka o jedzenie przede wszystkim, posudka, spanie, no i jedzenie. Narobiłem się beczki również. Znalazłem w stodole beczkę, miałem beczkę, jeszcze mam jedną chyba, albo nawet dwie. Po ropie górskiej była, stąd trzeba było ją wypalić. Wziąłem ją na ogród, zrobiłem małe kabum i wypaliliśmy beczkę. Następnie została wyczyszczona, wymyta. W środku jej w ogóle nie malowałem niczym, bo po co królikom ma zboże jakąś tam farbą śmierdzieć. Z zewnątrz wyczyszczona, odtłuszczona, pomalowana podkładem i w zupełności wystarczy. Tutaj otwór został wycięty w deklu. Wszystko jest przeszlifowane, można sobie śmiało dotykać ręką. I co? Jakbyście kiedyś chcieli wycinać otwór w beczce, to najpierw sprawdźcie, co jest w środku i co było w środku i czy nie będzie bum, jak użyjecie jakiegoś sprzętu, co daje iskry. No, także zwróćcie uwagę na to, co było i jak ewentualnie to zrobić, żeby było bezpiecznie. Beczka przede wszystkim daje nam to, że nie ma nigdzie możliwości dostępu z gryzoniom, myszom, szczurom, szkodnikom wszelkim. Nie ma dostępu do zboża, do jedzenia. Przede wszystkim trzeba to ograniczać, aby tych gryzoni było jak najmniej. Przykryte jest zawsze deklem i będzie tak przykryte, żeby te gryzonie nie mogły tutaj się dostać i przede wszystkim nazbierać żywności, ponieważ gryzonie zbierają. One zbierają, są tu pojedyncze ziarna, ale to cóż się nie uchroni człowiek. Gryzonie zbierają jedzenie. Także jeśli zostawimy gdzieś tam jakiś worek zboża, czy tam gdzieś jakąś kubkę zostawimy zboża, także nawet jeśli ją zbierzemy, to
prawdopodobnie wykarmimy nie jeden miot do przodu. No. A dając żywność, pokarm gryzoniom, szczurom i tak dalej, no, przyczyniamy się do rozwoju ich populacji, gdyż one bardzo szybko się rozmnażają. Kilka razy w roku szczur może dać młode, więc jeśli tylko ma warunki, to z tego korzysta oczywiście. Idziemy jeszcze tutaj. Tutaj hotel zapełniony. Każdy ma swoje. Każdy na swoim. Mieszkanie dla młodych. No. Młode siedzą. A takie podrostki. Ale z 3 miesiące jeszcze. No coś powybieram sobie, bo w tym roku wymieniam sobie ten stada. No to może coś wybiorę z nich. No. A samiec taki, kurczę, jakiś zobojętniały. Daje się głaskać cały czas. Nie wiem, normalnie zżyłem się z nim, powiem szczerze, bo jest ze mną od zawsze, odkąd hoduję króliki, od 3 lat powiedzmy. No lenisz się, gościu, trzeba byłoby cię przeczesać może, za grubo masz sierści i taki jesteś może osowiały. Lenisz się, o. A to są dzikusy, bo to młode. O, ten jest ładny nawet. No i taki normalny bym powiedział, bo czasami są króliki takie głupki. Takie wiszczypoły. Dobra, idziemy jeszcze sobie może na ogród, bo tam też zmiany. Od razu kopiamy ziemniaków, bo zapomniałem wczoraj. No oczywiście kury mi uciekły. Wszystkie moje. Tutaj zmielone zostało. Sąsiad mi zmielił, bo mój traktor jest w naprawie, że tak powiem, by powiedział. I posadzony jest łubin. Tym razem łubin. Na poplon oczywiście. Także użyźniamy glebę. To widać, że jest dużo tych kawałków. Łodyg. Gorczycy, tak? Która była wcześniej. Także ta ziemia została przerzedzona, że tak powiem, napruchniona łodygami. Po to właśnie się robi poplon, żeby użyźnić glebę. No tu widać jeszcze pozostałości po wapnie nawozowym, ponieważ tu było dawane jeszcze wapno nawozowe w jesieni, praktycznie rok temu. Także użyźniam glebę, żeby też te kultury poprawić przede wszystkim. Gleby i żeby coś rosło, no. Ziemniaka ukopiemy przy okazji. Co prawda niedziela jest, ale to jest dwa ruchy teraz, bo ziemniaków jest dużo.
Kurde, mrówki mi oblazły kamerę. No. Teraz to szybko idzie. Jeszcze co pnie. Kurczę, mrówki, o. Takie ładne, czy nie? Piękne. Takie najsmaczniejsze są takie właśnie. Zobaczcie tu. No. Duże. O. A jest duże. Trzeba to pozrywać, kurczę. Ogórki? Jeszcze ogórków nie ma, nie? Nie ma. Kwiatków dużo. Będzie dużo ogórków. Fasolka? Fasolka się już zawiązuje. Fasolka już jest. Patrzcie się. Fasolka już jest. Nie ma dużo, ale jest. O! Trzeba przyjść. Zbierać plony! La la la! A, trochę zielone jeszcze, ale... O! La 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 la! No. Aczkolwiek nie ma się z czego cieszyć, bo... Nie wiadomo co będzie. O, z bobem na przykład dzieje się coś takiego, że każdy ma taką kurczę plamkę. I to nie jest robak. O, to nie jest robak. Tylko to jest takie zabarwienie tej skórki. Nie wiem co to jest właśnie. Ale każdy jeden ma takie coś. No. Nie wiem, trzeba ugotować, spróbować. Co to takiego? Trzeba przyjść, to tam zbierać rzecz. Do marketu trzeba przyjść. Dobra, tyle na dziś. Na razie.